Panie pośle, Prawo i Sprawiedliwość łagodzi swój projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. Czy ta propozycja, ta nowa propozycja jakby zadowala klub Kukiz 15? Znaczy, prawdopodobnie określenie łagodzi nie jest tutaj właściwe, jako że bardziej właściwe byłoby nieco zmienia. Natomiast faktem jest, że bulwersującym było to, że w ręce ministra dawano takie uprawnienie. Natomiast teraz się niewiele zmienia, bo zważywszy na to, że KRS ma być wybierany jednak według klucza partyjnego, no to tak naprawdę poza tym, że to nie będzie osoba pana ministra Ziobro, tylko będzie to pewna decyzja partyjna, no to niewiele się zmienia. Ciągle tutaj mówimy o utrwalaniu, a nawet pogłębianiu polityczności tych wyborów, a to nie jest dobre. To właśnie idea miała być zupełnie inna, że to ma być jednak maksymalnie odpolitycznione, a poza tym jest to złagodzenie czegoś, co jest tak złe wobec tego, czy ktoś umrze na cholerę i dżumę, czy tylko na dżumę, to niewiele zmienia tutaj tak naprawdę. Problem mamy w tym, że zamiast przeprowadzić właściwą reformę wymiaru sprawiedliwości, wymiar sprawiedliwości cały ten, że tak nazwę, sektor krzyczy o reformę. Przez wiele lat tak naprawdę nie był reformowany. Ostatnia próba, jaką podjął ówczesny minister Gowin, no została zniszczona z wielu powodów, przez wiele środowisk, w tym też środowisko sędziowskie, żeby była jasność. No właśnie, to może należy kibicować Prawu i Sprawiedliwości, które jako pierwsze podejmuje taką gruntowną reformę, o której o potrzebie wszyscy mówią. No właśnie nie. Problem polega na tym, że nie mamy do czynienia z żadną reformą wymiaru sprawiedliwości. Mamy do czynienia z szeregiem ustaw, które nic innego nie robią, tylko obejmują kierownictwo nad wymiarem sprawiedliwości, a to nie jest to samo. Żeby naprawić silnik samochodu, nie wystarczy złapać za kierownicę. Trzeba po prostu zająć się naprawą. My tutaj nie mamy żadnych elementów reformatorskich, nie mamy żadnych prób, które by spowodowały skrócenie postępowań sądowych, uproszczenie niektórych procedur, zmianę tych materialnych warunków funkcjonowania sądownictwa, zmianę w sposobie podejścia w ogóle do sądownictwa, czyli dopuszczenie elementu obywatelskiego. Nie mamy to, co proponowaliśmy, sędziów pokoju, którzy by odciążyli 40, może i 50% spraw sądownictwa zawodowego, znaczy sędziowie pokoju też byliby zawodowi, ale nie byliby sędziami sensu stricto. Także nie ma żadnych prób uobywatelszczenia, w cudzysłowie, tego wszystkiego. Proszę zauważyć, że to, co się wydaje najważniejsze dla obecnie panującej władzy, czyli ta Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, ona nie zakłada żadnych zmian. Ona zakłada tylko, że ktoś inny będzie to robił. Natomiast nie ma tam zmian systemowych. Ale jednak jest to objęcie jakimś nadzorem sędziów, którzy do tej pory no, takiemu nadzorowi się wymykali. Ależ nieprawda. Nie ma tutaj żadnej różnicy. Podległość tej Izbie się nie zmieni. Nie ma tutaj żadnych zmian w postępowaniu dyscyplinarnym. Wobec tego tu nie ma żadnej zmiany, tyle tylko, że teraz będzie konkretna władza polityczna miała nad tym zwiększoną kontrolę. Nie wiem, dlaczego to ma pomóc, tym bardziej, że ta władza jest teraz, ona uważa, że jest wspaniała i zrobi wszystko dobrze, okej, wierzę, ale następna władza, która przyjdzie, będzie inna i zrobi porządek z tą władzą. No przecież ta obecna struktura, którą wprowadzają, powoduje, że w ciągu 2 tygodni od stracenia władzy wszyscy, całe kierownictwo PiS-u znajdzie się w więzieniu. Ja kopią sobie sami grób. Mimo tej krytycznej oceny klub Kukiz 15, ruch Kukiz 15 nie przyłączył się do protestu opozycji. Nie było was pod Sejmem, nie było was chyba też pod Sądem Najwyższym. Skąd ten dystans? No to jest chyba zrozumiałe, jako że druga strona tego konfliktu nic innego nie robi, tylko stara się zachować status quo. A my się przeciwstawiamy temu status quo. My uważamy, że należy przeprowadzić faktyczną reformę. Tylko chciałbym, żebyśmy zaczęli o tym rozmawiać, a to nawet nie ma z kim rozmawiać. Bo jedni mają gotowe rozwiązania, które nie są reformą, które są tylko przejęciem tego wymiaru, a drudzy są tylko zainteresowani ustrzeleniem tych pierwszych po to, żeby te zabawki zaraz zabrać. Więc to nie jest dla nas miejsce. My byśmy chcieli podjąć realną dyskusję, chcielibyśmy naprawdę wprowadzić element myślenia do tego wszystkiego i zreformować ten cały system. Natomiast no, na razie nie ma na to specjalnych widoków. Ta pierwsza część przynajmniej debaty o reformie w Sądzie Najwyższym toczy się no, zgodnie z przewidywaniami, w dość gorącej atmosferze. Nie obawia się pan tutaj jakiejś powtórki z wydarzeń zimowych?
Znaczy jestem przekonany, że planowane są jakieś takie czy inne happeningi, fajerwerki i inne zabawy. No niestety Sejm, sala sejmowa, ale w ogóle Sejm zamienił się w pole do popisów harcowników, do mówienia kto ma, a kto nie ma różne części anatomiczne, bo już do tego doszło, że jedna posłanka z Platformy mówiła, jakie ma doświadczenia co do posłów, co do anatomii posłów z PiS-u, bo chyba o posłankach nie mówiła. Także no naprawdę schodzimy na psy i mówię to z pełną odpowiedzialnością i z ogromnym żalem i smutkiem. Ja bym bardzo chciał, abyśmy mogli normalnie rozmawiać, wspierać się, oczywiście, że tak, a potem przegłosować. Natomiast my zrobiliśmy z sali sejmowej tylko i wyłącznie widowisko dla mediów i to jest fatalne. To jest fatalny rozwój naszej demokracji. Stajemy się demokracją cyrkową, a nie obywatelską. To na koniec zapytam jeszcze o wczorajszą decyzję kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, które postanowiło jednak wycofać ustawę o opłacie paliwowej. Przeciwko tej opłacie również Państwo mocno protestowali. To może jak Pan tłumaczy taki zwrot? Znaczy, decyzja oczywiście dobra, bo wszelkie podnoszenie podatków ma zawsze odwrotny skutek, zmniejsza przychody do Skarbu Państwa. Tylko rozwój gospodarczy powoduje zwiększenie przychodów i powinniśmy dbać bardzo i podlewać, aby był ten rozwój. Natomiast oczywiście rodzą się pytania, czy cały ten projekt nie był tylko po to, aby no, zwiększyć nieco zamieszanie i odwrócić uwagę od tych innych, od tych sądowych spraw. Nie wiem, czy to tak jest. Jest to dla mnie obojętne, powiem szczerze. Ważne, że tego projektu nie ma, natomiast nie uważam, aby on przykrył cokolwiek innego, bo my w sposób odważny cały czas żeśmy mówili, co nam się podoba, a co nie, a opozycja histeryczna w sposób mniej odważny, tylko zabawny chodziła sobie po ulicach zamiast zająć się pracą.